Tak? Dzisiaj ogarnęła mnie melancholia. Nie wszyscy znają to słowo, więc mówiąc po prostu, mam doła. Mam doła, bo nie znam wszystkich ministrów mojego nowego rządu. O, tutaj na przykład tej pani w czerwonym nie znam, widzę ją po raz pierwszy. I tak się zastanawiam, jak to się stało, że ona została ministrem? Czy ona w ogóle na przykład sama kiedykolwiek myślała, że będzie ministrem? Nie wygląda na taką, co by sobie to wyobrażała. Co by stawała przed lustrem i myślała sobie, o, będę kiedyś ministrą. Ktoś jednak sobie to musiał wyobrazić. W tej sytuacji widzę, że to dla niej też musiała być niespodzianka. Teraz się zastanawiam, jak ją poinformowali, że będzie ministrem. Jaka to była sytuacja, jaka okoliczność? Czy był przy tym lekarz? Czy może w pobliżu była karetka? No nie wiem, czy może najpierw ją przywiązali do krzesła, żeby sobie krzywdy z radości nie zrobiła i dopiero potem jej powiedzieli, będzie pani ministrem. No tutaj Dominikę, no to znam, to się wam pochwalę nawet, to moja koleżanka z teatru. Tą samą szkołę żeśmy kończyli teatralną, tylko że ona trochę później. No ale później lepiej uczyli już. Ja jeszcze kończyłem tą taką wersję gorszą. Żal mi jej, że tak się jej wszyscy czepiają teraz. Czepiają się, że nie ma osiągnięć. A jakie ma mieć osiągnięcia? Przecież to jest aktorka. Co? Oscara miała dostać? Zresztą, nawet jakby dostała Oscara, to co by to zmieniło? A poza tym jest jeden problem. Żeby dostać Oscara, najpierw trzeba zagrać w filmie. Bo za Smoleńsk Oscarów nie dawali. Chociaż w nim nigdy nic nie wiadomo i może tam jakoś po cichu się rozdali, no ale oficjalnie nic nikomu o tym nie wiadomo. O, a tutaj co? O, nie, a nie, dobrze. Premier wysłał ją do tyłu po prostu, żeby nie siedziała tutaj, bo za blisko marszałka to miejsce jest. A podobno Hołownia jak mówi, to pluje. O, widzę, że już nawet rzecznik się wypowiedział, że została ministrem, bo wywodzi się ze świata kultury i jest doświadczoną posłanką. No, to ma szczęście, Dominika, że nie ma na nazwisko Chlebowska, bo by ją do pracy w piekarni skierowali. Wychodząc z tego założenia, to na Sylwestrze w Zakopanem nie powinien występować już Zenon Martyniuk, tylko Sylwester Stallone. Albo Sylwester powinien się nazywać Zenkester. I zastanawiam się jeszcze, jak będzie wyglądało ich życie za 2 tygodnie. Nie chodzi o pieniądze, bo na odprawie to Dominika wyjdzie lepiej jak na dniach zdjęciowych w serialu. A tutaj w roli ministra będzie miała przecież ze 14 dni zdjęciowych. Z tym, że serial będzie miał tytuł M. Jak mem. Chociaż jej pieniądze niepotrzebne, bo ona... Jak tu czytam, jak potrzebuje większy samochód, to sobie go wymodli. Zastanawiam się, co poszło nie tak w moim życiu. Dlaczego nie zostałem ministrem? Dlaczego mam doła? I dlaczego ja nigdy niczego nie wymadlam? Ja za wszystko muszę zawsze, kurwa, płacić. Cześć! Dzisiejszy film, jak widzieliście, w nastroju trochę innym niż zwykle, ponieważ to jest nastrój mojej książki. Wpłaty na książkę bardzo wam dziękuję, bo już ponad 50% kwoty jest zebranych, więc ukłon wielki w waszą stronę, ale niemniej jednak szklanka do połowy jest jeszcze pusta. A zatem przedłużyłem trochę zbiórkę i dzisiaj polecam się łaskawej uwadze przedsiębiorcom, nie wiem, biznesmenom. Pierwsza strona dotycząca sponsora głównego jest wolna, więc jeżeli chcecie związać swoją markę, swoje logo z tym wydawnictwem, ze mną, to bardzo serdecznie zapraszam do współpracy. Może nie wy, może macie jakichś znajomych, no to po prostu przekażcie, udostępnijcie, zróbcie, zalajkujcie, coś tam, wiecie. Wszystkiego najlepszego. Z góry dziękuję.